Witam Was serdecznie, moi drodzy. Jestem na siłowni. Aktualnie znajduję się w pomieszczeniu tak zwanym zdrowy i silny kręgosłup. Pokażę Wam dzisiaj kilka ćwiczeń na przyrządach, na maszynach. Jedną właśnie teraz obserwujecie. Także również na siłowni to nie znaczy dźwiganie, to nie znaczy uszkadzanie sobie powiedzmy kręgosłupa, ale również możemy sobie pomóc na takich właśnie maszynach, gdzie dzisiaj już takie prozdrowotne rzeczy są prowadzone na siłowni. To jest jedna z maszyn, która nie obciąża kręgosłupa, a jednocześnie wzmacnia go. Za chwilę zademonstruję pierwsze ćwiczenie, tak? A więc podchodzę do urządzenia. Zrobiłem kilka serii, znaczy jedną taką dłuższą serię, aby Wam pokazać, że to ćwiczenie działa na cały prostownik kręgosłupa, również na odcinek lędźwiowy, który często nam dokucza. Przejdziemy na następne urządzenie. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, które po prostu wzmacnia mięśnie skośne grzbietu i również cały odcinek lędźwiowy, jak i piersiowy. Za chwilę zauważycie, że wszystkie mięśnie, jeżeli mamy problem z jednym mięśniem, możemy pracować na jedną stronę. Ja to zamonstruję. Jeżeli mam problem z drugim mięśniem, który jest bardziej zwierciadły, kręgosłup gdzieś skrzywiony, prawoboczny, a chcemy lewą stronę wzmocnić, a więc zmieniamy różne położenia maszyny. Ja to za chwilę zademonstruję. Myślę, że będzie co nieco widać na tej maszynie tutaj i z tej perspektywy, którą ja ustawiłem na kamerze. A więc zaczynamy. Z napięciem prawego mięśnia, a lewy osłabiony, więc zmieniamy
układ maszyny. Przechodzimy na kolejny przyrząd. To będzie ten przyrząd. Być może uda mi się nagrać z perspektywy. Tutaj z dołu kamery. Mam nadzieję, że nam się uda wszystko doskonale uchwycić. W ten sposób to jest nasz odcinek lędźwiowy, aczkolwiek i wszystkie mięśnie grzbietu, cały prostownik. Tu nie będę dużo tłumaczył o mięśniach, pokażę tylko jak ćwiczyć, jak sobie pomagać. Będą też takie pełne zwisy na tym urządzeniu, no zresztą sami zobaczycie. Żeby dać temu kręgosłupowi taki pewien luz i jakby pomóc w takiej trakcji, w rozszczepieniu tego kręgosłupa, by zluźnić te wszystkie przestrzenie międzykręgowe. Tyle jest to dobre ćwiczenie, że urządzenie to blokuje nam tutaj stawy biodrowe i one działają równo. Jest symetrycznie ustawione. Nie ma tutaj czegoś takiego, abyśmy ćwiczyli pod jakimś złym kątem. Wszystko musi działać na równo i dobrze. Zmienimy na kolejne urządzenie, które jest też ciekawe. Tutaj wam pokażę. Może sobie perspektywy ustawimy.
O właśnie, już je mamy. Bardzo proste urządzenie, ale skuteczne. Proszę obserwować. Myślę, że cóż tutaj dużo mówić. Lepiej, żebyście sami zaobserwowali, jak to wszystko działa i na mięśni brzucha, i również na kręgosłup. Zaraz pokażę. Mieliśmy kolejne urządzenie i teraz przechodzimy na kolejne urządzenie, które wam pokażę. Ono jest tutaj. I na tym urządzeniu będziemy ćwiczyli bez takiego większego wysiłku, bez takiego jakby nacisku na odcinek lędźwiowy, swobodniej na mięśni brzucha. Teraz dobrze rewansuję i myślę, że z tej perspektywy dajecie dobrze to widzieli. Okej. A tu jeszcze jest słabo. Dobrze, poprawimy to. To jest teraz widok taki w miarę, który nam pozwoli zobaczyć dokładny układ ciała. Jeszcze może dalej. Ja idę trenować.
I jak widzieliście, ostatnie z moich ćwiczeń to było unoszenie bioder do góry, gdzieś chwytając się z tyłu ławki, po to, aby wzmocnić odcinek lędziowy, czyli mięśnie odcinka lędziowego cały czas pracują przy takim ćwiczeniu. Je można również wykonywać na podłodze. To ćwiczenie ostatnio, które pokazywałem. Może przejdziemy jeszcze na jedno urządzenie. Teraz go demonstruję. Co prawda z tego urządzenia rzadko korzystam. To jest na górną partię jakby odcinka piersiowego i mięśni szerokich grzbietu, ale również wzmacnia nam to super i barki, i również odcinek cały piersiowy. W sumie działa tak ogólnorozwojowo. W wolnych chwilach zawsze skakuje na to urządzenie. Zaraz zobaczycie, również warto zobaczyć, jak ono działa. Także mamy wiele tu takich ciekawych szczątków. No to jakby demonstracja kolejnego ćwiczenia. Może uda nam się jeszcze z jedną maszynę tu opanować. Zobaczymy, jak tutaj jedna z pań się stanie trenować. Przejdziemy na kolejną maszynę. Zostawimy na razie film w takim położeniu. Także ogólnie pokażę wam na razie, jak ta siłownia wygląda. Tutaj wszystko. Czy nagrasz panią też? Nie. Także tutaj nie nagrałem, tylko do tej części, bo tam ćwiczy pewna pani. O, i widzicie, to są te super, super urządzenia. Właśnie to jest takie najważniejsze dla mnie, priorytetowe urządzenie, na którym ja się bardzo dobrze czuję. Teraz przechodzimy na urządzenie, które ćwiczyła ta pani. Pokażę wam je tutaj. To jest właśnie to. To jest ta maszyna. To jest ta maszyna. Wygląda jak stalowy koń. Ale można na niej ćwiczyć. Zaraz troszeczkę nam ta kamera tu ucieka. Żeby to znaleźć optymalnie jak najlepsze rozwiązanie do ujęcia. Myślę, że tak będzie ok. A więc ja lecę na urządzenie i wam pokazuję, jak to działa.
ćwiczeniem wzmacniamy masę biodrową. Super. Pracujemy na tym. Biodra, masywne biodra, silne biodra, są jakby filarem, taką podstawą całą dla zdrowego kręgosłupa. I oczywiście ćwiczenie jest to wyprofilowane na wyprofilowanej maszynie, więc ćwiczymy równo na posiadanie. Pokrótce przelecieliśmy te wszystkie maszyny. No może jeszcze nie wszystkie, została tam jeszcze jedna, ale to jest podobna właśnie do tej. I może wrócimy jeszcze raz na sekwencję tej pierwszej maszyny, o której tak dużo mówiłem, która jest niesamowita. Też taka kosmiczna trochę. Jeszcze raz pokażę Wam, jak to działa. Wielką przyjemnością jest moja ulubiona maszyna. Może tutaj będzie lepiej widać teraz, może teraz z lepszej perspektywy to nagram. Proszę przyglądać się. Na tym urządzeniu, na którym Wam pokazywałem teraz ćwiczenie, to moje ulubione, możemy robić takie serie aż do zmęczenia, z uwagi na to, że naprawdę nie trzeba tam wielkiego wysiłku wkładać, nawet na wysokim obciążeniu, aby mięśni kręgosłupa wzmacniać. Także może jak na dzisiaj, nie byłem przygotowany na nagrywanie tego filmu, tak nagrywam w marszu, tak lajtowo, nie tłumaczyłem Wam poprawnie na temat mięśni struktury kręgosłupa, ale najważniejsze dla mnie jest to, że pokazałem Wam ćwiczenia na żywo, jak możemy sobie pomóc swojemu kręgosłupowi. Zachęcam wszystkich do zapisywania się na takie siłownie, gdzie są profesjonalne sprzęty i niekoniecznie trzeba iść pakować na jakąś masę mięśniową. Róbcie to dla zdrowia i dla dobrego wyglądu. Przede wszystkim szanujcie swoje zdrowie i swój wygląd. Taka siłownia pomoże Wam jakby też w zdrowiu, ale i w takiej pewności siebie. Odbudujecie taką wiarę w siebie. Zachęcam. Pozdrawiam serdecznie.
Robert Prawlewski.